Cześć, ja jestem Michael, a to jest kanał Mike Leon. Zapewne znacie mnie bardziej z cotygodniowych newsów, ewentualnie z transmisji na żywo. Robiłem też swego czasu poradniki do gier, natomiast dzisiaj, właśnie tutaj podczas robienia, przygotowania tych newsów, pewne wiadomości zainspirowały mnie do nagrania tego spontanicznego skądinąd filmu. Bo słuchajcie, no robię sobie te newsy, ale coraz trudniej jest tak przekazywać te informacje, tak po prostu na sucho informować, że kolejna jakaś premiera, mówić o kolejnych grach, gdy za każdym razem de facto to jest zła informacja. Słuchajcie, teraz właśnie czytam o Rainbow Six Siege. Ubisoft wpadł na kolejny genialny sposób i planuje do swojej gry wrzucić abonament. $10 miesięcznego abonamentu, który będzie gwarantował jego subskrybentom oczywiście jakieś rzeczy w tej grze. Także dostęp do przepustki sezonowej premium, a jakże? No i słuchajcie, oczywiście no ludzie się zdenerwowali, rzecz jasna, to jest oczywiste. Nawołują do bojkotu. Oczywiście jeśli ktoś gra, to zachęcam do tego bojkotu, do uczestnictwa w nim. Myślę, że to jest ten moment, jeśli ktokolwiek jeszcze wierzył w to, że czegokolwiek dobrego możemy się po Ubisoftie spodziewać, no to niestety chyba czas obudzić się z tego snu naiwności i ignorancji. No niestety jesteśmy przez wydawców traktowani jak frajerzy, no bo inaczej tego się nie da nazwać. No niestety duże grono z nas graczy zapracowuje na to. A jeśli macie wątpliwości, czy gracze są frajerami, to pewnie zainteresuje Was kolejna informacja. Capcom ogłosił, że ponad 3 miliony egzemplarzy Dragon's Dogma 2 już zostało zakupionych. No jeśli chodzi o Dragon's Dogma 2, no to chyba już nikogo, kto potrafi 2 do 2 dodać, nie muszę przekonywać, że zaimplementowane tam mechaniki nie miały służyć temu, że ma być to dobra gra, tylko właśnie wyciąganie od ludzi pieniędzy, dziadowskie mikrotransakcje. W jednym z wcześniejszych odcinków newsów ja już z bólem serca informowałem o bardzo dobrych wynikach sprzedaży Dragon's Dogma 2, czyli tego tworu, który jest kwintesencją dymania graczy w tylną część ciała. Ale jak się okazuje, 3 miliony z nich chyba lubi, kiedy ktoś zrywa im gwint w miejscu, w którym, jak się wydaje, jest on niezbędny. Słuchajcie, nie wiem, co musiałoby się jeszcze wydarzyć, żeby ludzie się obudzili. Żadnemu wydawcy gier, nazwijmy je roboczo AAA, nie zależy na tym, żeby to były dobre gry, tylko żeby się sprzedały. Nie bez powodu kilkadziesiąt procent budżetu jest pakowanych w promocje. No niestety, jest teraz coraz więcej tych gier, konkurencja jest coraz większa. Tak naprawdę gry żyją coraz krócej. Logiczne jest, że trudno jest zrobić grę, która w jakiejś tam perspektywie czasu będzie żyła. No naprawdę mało jest takich gier, które żyją długo. Z reguły to są te stare gry, które mają tam jakąś przywiązaną do siebie społeczność. Natomiast nowe gry z małymi wyjątkami, ale to naprawdę muszą być już wybitne gry, żyją długo. Dlatego oprócz Warhorse Studios czy Larianów ja nie bardzo tutaj w ogóle komukolwiek jestem w stanie w minimalnym stopniu nawet zaufać, ponieważ oni muszą spieniężyć tą grę jak najszybciej. Oni pakują kasę w promocję, mają w dupie, czy to będzie dobra gra, oni muszą ją szybko sprzedać i lecieć dalej, co nie? Naprawdę naiwne jest myślenie, że jest inaczej i że tam studia pokroju Ubisoft, Blizzard, czy jeszcze inne Capcomy, że oni tam siedzą i główkują, jak tu uszczęśliwić graczy, co tu dobrego zrobić, jak zrobić przełomową grę. Nie, oni myślą tylko nad tym, jak to szybko sprzedać. I zaraz jeszcze Wam jedno powiem na dowód w tej sprawie. Jak teraz Digital Dragons był, no to niestety na panelach poświęconych właśnie tworzeniu gier, no może teraz trochę uogólnie, bo inne tematy też oczywiście tam były poruszane, ale słuchajcie, tam w dużej części nie rozmawiano o tym, jak zrobić dobrą grę. Co zrobić, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby chcieli w to grać i żeby chcieli kupić grę dlatego, że jest dobrą grą. Nie. Oni tam główkowali, rozmawiali, wymieniali pomysły na temat, jak black patterny ładować, jak to zrobić, żeby ludzie się nie kapnęli, że to jest pułapka i żeby po prostu ludzi zachęcić
de facto przymusić do po prostu wydawania pieniędzy na mikrotransakcje, na bzdurne edycje premium, gold i tak dalej. Dlatego słuchajcie, już kończę. To jest bardzo spontaniczny materiał, wiem, że jest dość chaotyczny. To wszystko, co się dzieje i przez to, że ja też robię te newsy, czytam tego mnóstwo, przekazuję te informacje i po prostu za każdym razem czuję, że informując o jakiejś premierze, to jednocześnie to przekazuję także złą informację, bo każda gra jest sprzedawana w jakichś trzech edycjach, z których żadna z punktu widzenia nas graczy, z ekonomicznego punktu widzenia nie ma sensu kupowania. Dlatego słuchajcie, ja zachęcam, żeby przede wszystkim nie kupować gier w przedsprzedaży. Żeby nie kupować żadnej innej edycji gry niż standardowa. Żeby nie wydawać pieniędzy na mikrotransakcje w żadnej grze, za którą musisz zapłacić, żeby ją mieć. Żebyście za każdym razem rozważyli, czy musicie już mieć tą grę od razu w dniu premiery. Zresztą wiadomo, że te premiery teraz to jest jedno wielkie oszustwo, no bo ci, co zapłacą więcej, mają premierę wcześniej. Zachęcam do rozważenia kupienia tej gry po prostu później, ponieważ no, ten początkowy okres po premierze radzę wykorzystać na zapoznanie się, czy ta gra to nie jest jakiś kolejny krab, jakieś kolejne badziewie, za które przyjdzie nam zapłacić bardzo dużo pieniędzy, a które jest duży procent, duża szansa na to, że no, nie będzie tym, czego oczekiwaliśmy. Jest ten czas, streamerzy, youtuberzy, recenzenci, którym ufać nie można, no ale jesteśmy w stanie chyba na skorelowaniu tych różnych opinii, tych, którzy zawsze chwalą, tych, którzy zawsze ganią, tych, którym ufamy, powiedzmy, w jakimś tam stopniu. No na tej podstawie jesteśmy już chyba w miarę w stanie się zorientować, czy gra jest dobra, czy zła. No wiadomo, wiąże się to z koniecznością troszkę poznania, o czym jest ta gra. To poświęcenie, że troszkę będziesz miał grę zespoilerowaną, jednak to jest warte poświęcenia, żeby przekonać się, czy ta gra jest warta zakupu. Poza tym, no, warto czasami naprawdę odczekać, tak? Poczekać te kilka miesięcy, bo jak widzimy, wiele z tych gier po kilku miesiącach jest już o połowę czasami tańszych. Czasami są jakieś niesamowite promocje, warto wtedy kupić. Naprawdę na rynku w tej chwili mamy bardzo, bardzo dużo dobrych gier. Zobaczcie przykład Manor Lords, gdzie no, powiedzmy no, jednoosobowe studio praktycznie zrobiło grę, która pięknie wygląda, ma fajne mechaniki, jest już sporo zawartości, mimo że jest to gra we wczesnym dostępie. Okej, bo teraz się rozgadałem na temat jednej gry, natomiast chodziło mi o to, że jest takich gier bardzo dużo. Poza tym no, mamy tyle gier, które leżą gdzieś tam w naszych bibliotekach gier, starych gier, które albo odpaliliśmy, albo w ogóle nie odpaliliśmy, bo nie mieliśmy na to czasu, więc czasami myślę, warto wziąć na wstrzymanie. Są ludzie, którzy dostają gry za darmo, żeby je ogrywać. Mam na myśli streamerów, youtuberów. Oczywiście nie wszystkich, niestety. Ale są też inni, którzy kupują te gry, no bo po prostu chcą je pokazać na kanale. Oni gdzieś tam wpisują sobie to w koszty tego, co robią, więc, no więc to robią i jest to uzasadnione. Natomiast my, jako gracze, włączę się w to grono zacne, jesteśmy chyba w stanie czasami poczekać jakiś czas, żeby się przekonać, zaoszczędzić sobie nerwów i niepotrzebnie wydanych pieniędzy. Rozgadałem się, nie powiedziałem o wszystkim, co gdzieś tam mam z tyłu głowy. Ja te newsy też często robię w ten sposób, że no, oprócz tej suchej informacji gdzieś tam dorzucam te swoje 3 grosze, te słowa komentarza, bo po prostu już czasami nie mogę się powstrzymać. No to co robi Ubisoft ze sposobem spieniężania swoich gier Capcom, Blizzard i długo można by jeszcze wymieniać, ale już i tak wszystkich nie wymienię, więc kogoś pominę, a to są chyba dobre przykłady. No to po prostu jest niedopuszczalne, tak? My po prostu musimy przestać kupować preordery, musimy przestać wydawać pieniądze na mikrotransakcje. Wiem, że to, co mówię, jest mało prawdopodobne i trudne, ale kurde, nie jest niemożliwe, tak? Inaczej ich nie uderzymy. To, że my rozmawiamy, bo to też jest ważne, uświadamianie ludzi. Powtarzajmy ludziom, kolegom, znajomym, powtarzajmy wszystkim, którzy kupują gry, że no, nie warto wydawać pieniędzy na coś, co nie wiemy, czy będzie dobre, czy złe. Nie warto wspierać dziadowskich praktyk i to jest to, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Także jeżeli możemy, to po prostu to róbmy. Okej, tyle co miałem do powiedzenia w tym spontanicznym. Pewnie
nie wyglądającym tak dobrze jak z reguły to jest w filmie, ale przynajmniej wygadałem się i powiedziałem to, co mnie teraz boli. Na transmisjach często na żywo o tym rozmawiamy, ale wiadomo, no wtedy grono jest ograniczone, więc pomyślałem, że ten film nagram, żeby jak najwięcej ludzi mogło usłyszeć, co o tym myślę. Proszę o komentarze, czy zgadzacie się ze mną, czy popieracie ten tok rozumowania, czy uważacie, że jeszcze cokolwiek jesteśmy w stanie zmienić. Myślę, że tak. Tradycyjnie bardzo dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Hej.